I ci mieszkańcy od nas tego oczekują, żebyśmy to zaakceptowali i żebyśmy to zrobili. Ja tu mam na myśli drogę nawet od Piekar do Stradzewa. No ci mieszkańcy Stradzewa naprawdę nie mają dojazdu w tę stronę. Jaką byśmy mieli oszczędność nawet w przewozie dzieci, bo ten autokar by nie wracał do głównej drogi, tylko by pojechał przez las do Mokolic czy do Piekar rozwożąc te dzieci. Po drugie, kilkakrotnie, i to nie jest raz w roku, bo teraz przez te wszystkie wody, przez te deszcze zalewane są posesje w Mokolicach. Jest fatalnie tam, powiem szczerze. Następnie przy krzyżówce, państwo uczyńscy, przy krzyżówce tej trasy Bogdanów Woźniki, a właśnie Piekarki Obrzężów. No naprawdę dzwoniłam osobiście do pana dyrektora dróg powiatowych. Proszę, panie dyrektorze, przyjedźcie, oczyście chociaż te przepusty i kawałek rowu, żeby miała woda ciek właśnie do właściwego rowu, gdzie może odpłynąć. Nawet obiecał, że przyjechali, obejrzą, no, dokonają wizji, w ogóle się nie pokazali. Jak człowiek wygląda wobec tych osób, którzy rzeczywiście od nas tego oczekują. Dajmy te 100 tysięcy, chociaż on powiat nas, powiem szczerze i oficjalnie, że powiat nas nie ceni za to, co robi. Panie przewodniczący, ale dajmy część tych pieniędzy. Zapraszać radnych powiatu tu, na sesję, żeby wysłuchali trochę, co się dzieje. Szanowny radny, byli radni powiatu zaproszeni na posiedzenie sołtysów. Jaki mamy odzew? I wszyscy sołtysi poszczególnych sołectw się wypowiadali na ten temat. Dajmy te pieniądze, wspierajmy ich, ale nie w takiej sumie, jak właśnie tu sobie powiat zażyczył 198. Dziękuję bardzo. Proszę. Pani przewodnicząca. Dobrze, jeszcze proszę. Moment, ale może odpowiem. Ja nie, chciałabym tu dokończyć odnośnie tych dróg. Mówimy, że nie mamy pieniędzy w budżecie, ale może zmieńmy cel tego budżetu, inny kierunek tego budżetu. Po co my budujemy tyle domów ludowych? Ja nie mówię, że one są niepotrzebne, ale co jest bardziej potrzebne? Droga do tego domu, czy ten dom bez drogi? To i to. No, ale chyba ważniejsze są drogi, panie przewodniczący. Moim zdaniem. Dlatego po kolei mówimy, że ciągle cioczymy. Stan dróg od 3 lat, stan dróg od 3 lat, pan sam mówi, stan dróg od 3 lat, moja droga, ulica Letnia też wymaga naprawy, pani przewodnicząca, no to zacznijmy nad tym budżetem się zastanawiać i wpiszmy te priorytety. Co w kolejności? Co w pierwszej kolejności? Ja nie mówię, że dom ludowy jest niepotrzebny w Roczycach. Ja nie mówię, że dom ludowy był niepotrzebny w Stradzewie. Ale zacznijmy od tego, co jest bardziej potrzebne ludziom. Może wyjdźmy i popytajmy w sołectwie, co jest bardziej potrzebne. Czy sołectwo chce dom ludowy, czy chce drogę? No, zacznijmy się nad tym zastanawiać, dlaczego my nie mamy w budżecie pieniędzy. W budżecie pieniądze są, jak mówi pan skarbnik. Jesteśmy na trzecim miejscu w powiecie. Pani Basiu, ale dobrze, dobrze się mówi, jeżeli... No, no dobrze się mówi, ale... Ośrodki kultury tak jak dwoje są. Ale są, ale ten dom kultury Wody Krzysztofowskiej to nie jest zaprojektowany, nie są wydane środki z Urzędu Gminy, tylko ten dom kultury stał wybudowany przez WZPP. Mówiłem. Ale stale 1,5 miliona dołożyliśmy w tym roku. Dobrze, ja się cieszę, ale wszyscy korzystają, nie tylko mieszkańcy Woli, bo korzystają wszyscy mieszkańcy całej gminy przyjeżdżają. Ale powiem, czy nie Woli? Dni gminy Wola Krzysztofowska. Dobrze, to już... Nie chciałam przeszkadzać, proszę panią, ale pani przewodnicząca, z całym szacunkiem, ale ci mieszkańcy Stradzewa to pragnęli bardzo tego domu. Ja rozumiem wszystko, ale co jest i czy pani sobie wyobraża, że tu jest przedstawiciel ochotniczej straży pożarnej? Codziennie. Jako radny wszystkim. Czy jest potrzebna wam sala w takim stanie, jaka jest? Uważam, że tak. Bo to służy nie tylko mieszkańcom i strażakom, ale nam wszystkim. A ja bym prosiła o odpowiedź na moje pytanie, skąd weźmiemy te 90 lat? Jeszcze pan skarbnik, proszę bardzo. To właśnie, bo dyskusja się rozwija. Proszę państwa, jakieś ukryte parę wątków zostało poruszone, może uporządkujmy. Priorytety ostatniej kadencji były takie, że budowaliśmy szkoły. Gowolin kosztował nas 13,5 miliona, Płynie nas kosztują 6 milionów. To jest w zaokrągleniu około 20 milionów złotych. Podejrzewam, że
wybudowałby wszystkie drogi gminne plus powiatowe. Ale priorytet był taki, że budujemy te szkoły, stąd dzisiaj mamy dyskusję na temat dróg. I teraz też w tej dyskusji przedstawia się taki troszkę fałszywy obraz, pojawia się, że tak naprawdę, gdyby posłuchać, to tych dróg nie ma nigdzie. Tych dróg jest ponad 110 km gminnych, pokrytych po prostu albo kamieniem, albo asfaltami. Tak naprawdę to problem się sprowadza do kawałka drogi w Bizinie, do kawałka drogi w Gomulinie i być może trzech czy czterech istotnych. A więc ten problem w najbliższym czasie jest do załatania. Dlaczego zostały wybrane, bo taki zarzut, droga w Poraju i droga, proszę Państwa, właśnie ta powiatowa, Parzniewice Duże, Bukowa. Poraj został wybrany z uwagi na to, że to jest najdłuższy odcinek, na który żeśmy mogli wystąpić do tego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych po to, żeby dostać największe dofinansowanie. I w kwocie 110 400 zł to dofinansowanie żeśmy dostali. Resztę dołożymy swoje. Jest to zastrzyk gruntów. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o tą drogę powiatową, mamy dwa wyjścia. Albo to położymy, dając 100 tysięcy, ale wtedy, proszę Państwa, kosztorys jest przedstawiony 554 tysiące złotych. 157 620, ten powiat imiennie dostał na tą drogę z tego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 198 566 dokłada swoich, to już mamy, proszę Państwa, prawie 360 tysięcy i my dokładamy, można powiedzieć, 1/3 tego. I teraz była taka próba, że tylko 100, resztę zdali. Bo tu będziemy mieli do czynienia z sytuacją, to jest przed przetargiem. Być może po przetargu będzie to sporo taniej i wtedy nie dołożymy tych 198. Ale był telefon przed dosłownie sesją, stąd ten projekt numer 2 mój, że po prostu jeśli nie damy tych pieniędzy, to oni to zadanie wyrzucą. Bo powiat to jest 11 gmin, 11 różnych interesów, a być może i więcej. Także dla pomysłodawców, tego pana Adamczyka i tak dalej, no sprawa się skończy tym, że tej drogi nie będzie wcale. Prawdopodobnie po przetargu to będzie dużo tamte. A więc Poraj, dofinansowanie i droga powiatowa, dofinansowanie. Stąd ten wybór. Natomiast problem dróg, proszę Państwa, nie jest aż tak duży. On dotyczy może 10% dróg na terenie naszej gminy. Natomiast jeśli chodzi fizycznie, skąd pieniądze, to tutaj mieliśmy w budżecie 200 tysięcy przeznaczone na odszkodowania w rozdziale pani Ałaszewskiej, odszkodowania za przejęcie gruntów rolnych. Z tych 200 tysięcy na dzisiaj żeśmy wykorzystali 32 tysiące i wszystko wskazuje na to, że ta rezerwa jest znaczna. Jest tam jeden problem z jednym panem, ale sprawy się toczą, nie wiadomo kiedy i jak się to ostatecznie skończy. A więc na dzisiaj po prostu z tych pieniędzy znajdują się. I teraz tak jak powiedziałem, po prostu jeśli to oszczędzimy to te 30-40 tysięcy, teoretycznie to możemy stracić 360 tysięcy, bo powiat na tej drogi nie zrobi. I mi się wydaje, że drobnymi kroczkami, tu droga powiatowa przy naszym udziale, bo drogi powiatowe, proszę Państwa, tak naprawdę to są najważniejsze, bo one przenoszą ten główny ruch. Natomiast drogi gminne no, są ważne dla tych konkretnych mieszkańców, natomiast no, po prostu z punktu widzenia takiego ruchu bardziej tranzytowego, przemieszczania się dalszego, po prostu powiatowe są najważniejsze. Tyle chciałbym powiedzieć. Ja proszę, chciałam tylko spytać, czy w związku z tym, jeżeli ten przetarg będzie niższy, to te pieniądze też wtedy wrócą. Dokładnie. To się zmniejszy. To się zmniejszy. A jak będzie większy, to nie będzie. Nie chodzi o to, że jeśli na przykład będzie okazało się, że kosztorys figuruje tam na 500 tysięcy, firma wygrywa to za 530, czyli musimy dołożyć kolejne pieniądze, tak? Nie. Tutaj, proszę Państwa, albo dołożyć, albo nie ma. Pismo starostwa. I tutaj to zestawienie kosztów 157 620 środki budżetu województwa, 198 powiat i 198 gmina i to daje to 554, więc tu mamy 100% kosztów, tak jak przewiduje kosztorys. Kosztorys, ale jeśli przetarg wyjdzie na więcej, czyli też może nie podać... Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, nie pozostaje mi nic innego, jak was serdecznie prosić o zrozumienie. Do dróg powiatowych dokładaliśmy jako urząd gminy nie od dzisiaj, nie od 5 lat, nie od 10, tylko jeszcze wcześniej, w poprzednich kadencjach i będziemy dokładać. I coraz częściej, pamiętajcie moje słowo, że coraz częściej będą przychodziły monety z powiatu, żeby dołożyli, żebyśmy dołożyli do dróg powiatowych. Powiat to jest coś odzwierciedleniem senatu. Są ich nie ma. Czarek, Marek i w ten sposób można nazwać. A za 2 lata powiatu nie będzie. Tak, ale kto na tym etapie? Jeśli chodzi o moje prywatne zdanie, to senat i powiat są akurat twoje niepotrzebne szczegóły. Ale są i musimy to uszanować. Ja bym bardzo was prosił, żebyście wyrazili zgodę. Czy moja prośba będzie oczekiwanie spełnione, zależy tylko od waszych dobrych woli. Nie będę miał do nikogo pretensji, jeżeli będzie przeciw. Jak ja się zwracam z gorącą serdeczną prośbą, żebyście po prostu to uwzględnili. Jeżeli powiat nie, w przyszłym roku może być ta sama sytuacja, co dzisiaj. Zwrócę się do już o 150 tysięcy. Nie wiem, jak będzie powiedzieć, kto będzie znać bardziej, kto nie będzie. I my znowu powiemy. Nie, my dajemy 100, a te 50 nie sobie znajdą. I znowu przyczyniemy tą drogę na 2017 rok. Ja bym bardzo prosił, ja wiem, że tam koleżanki jest przewodniczącej fatalna pralka, na przeproszeniem, Bogdanów postępują w okolice, tam jest naprawdę tragicznie. Ale wyobraźcie sobie, jeżeli pan dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych jedzie do Parzniewic, żeby odmówić kratkę ściekową przy kolektorze, który zrobił urząd gminy. To było na przełomie kadencji pana Wójta Droska i pana Wójta Kazuma. I przez 3 lata nie może biedny przyjechać, jak nie ma na paliwo, gdzie on będzie to napisał? 3 lata kratka koło szkoły, koło przystanku. I to jest dowód. Kolego musisz przyjechać, nie może trafić. Bardzo dziękuję bardzo radnemu Krzesińskiemu, ale rzeczywiście wsłuchując się te wszystkie słowa, no to może powinniśmy ich wesprzeć i niech chociaż trochę odrobinę tego, co zrobią. Niestety nie to, że powiedziałam negatywną opinię swoją, ale całym sercem jestem za, no stwórzmy tą ilość tych pieniędzy i żebyśmy się z tym powiatem naprawdę dogadywali. Niech drogi będą zrobione. Proszę bardzo, pan wójt teraz. Proszę państwa, jeżeli pozwolicie, chciałbym podsumować ten ważny wątek. Oczywiście drogi są bardzo ważnym tematem, bardzo ważną płaszczyzną, jak pozostałe i tutaj pragnę poinformować panią przewodniczącą komisji rewizyjnej, bo wymieniła drogę Lecelet. Pani przewodnicząca, tu właśnie trzeba spojrzeć na tak zwaną gospodarkę. Tej drogi nie możemy w tej chwili przebudowywać, ponieważ w tej drodze jest zaprojektowana kanalizacja. Na całym ciągu od kościoła do cmentarnej jest budowa w środku drogi nowej rury kanalizacyjnej. Dlatego byłoby niegospodarnością szukać pieniędzy teraz na tą drogę w tym roku czy w przyszłym roku. To trzeba po prostu robić razem z budową kanalizacji. Poprzez takie zaprojektowanie tej kanalizacji niestety ta droga po wybudowaniu kanalizacji zniknie. Dlatego tu już pragnę uspokoić i oczywiście tutaj odpowiem również księdzu proboszczowi na ten temat, bo wpłynęło takowe pismo. Ale drodzy Państwo, ja się tu zgadzam, wszystkimi się zgadzam. Zgadzam się również z panem radnym Plinem. Rzeczywiście no dużo ten powiat cały czas od nas oczekuje, tylko weźmy pod uwagę to, że no taka jest sytuacja w tym starostwie i myślę, że przy tej okazji trzeba dać mocny sygnał pod adresem starostwa, żeby zaczęli zarządzać odpowiednio i mieć odpowiednie pieniądze na wykonanie chociaż jednej drogi w 100% przez 10 lat na terenie naszej gminy. Pan skarbnik wspominał również dzisiaj o tym właśnie wskaźniku operacyjnym. To świadczy o gospodarności.
60 milionów budżet, 800 tysięcy wskaźnik operacyjny. To o czymś mówi. Dlatego jeżeli tam nie będzie gospodarności, no to wiecznie będzie tak, jak Państwo mówicie. Wiecznie będziemy dokładać. I teraz no, możemy oczekiwać, że ta sytuacja gospodarowania w tym starostwie się poprawi, ale ona się nie poprawi za rok, za dwa, za trzy. Tam trzeba po prostu jakąś strategię wprowadzić. I stąd uważam, drodzy Państwo, że no, duże to pieniądze, ale tą drogę po prostu musimy wesprzeć, inaczej niestety przez kolejne 3 lata nawet między innymi mój zastępca będzie jeździł po tych dziurach. I to, co było tutaj powiedziane, że jest to droga strategiczna. Chciałbym tutaj, proszę Państwa, ja szczerze informuję Państwa, jaka jest sytuacja, żebyśmy o tym nie zapominali, gdzie na kolejnej sesji będą zarzuty, że nie ma pieniędzy na drogi gminne. Bo nie ma. Po prostu my wspólnie dzisiaj tutaj decydujemy o tym. I chciałem tutaj sprostować pana skarbnika, że do tej drogi jednak będziemy dokładać więcej niż 1/3. Nie zapominajmy o tych 70 tysiącach, które już wydaliśmy. I trzeba to po prostu mocno podkreślić społeczeństwu, że pomimo, że nie jest to nasze zadanie, to jednak partycypujemy, biorąc pod uwagę to, że nasi mieszkańcy po tych drogach jeżdżą. I teraz, żeby pójść dalej, chciałbym tu jeszcze, Pani Przewodnicząca, no takie podejście do sprawy, że co jest ważniejsze. To nie można w takich kategoriach rozpatrywać tego tematu, bo wszystkie zadania są na nas nałożone. Ja mogę Pani dzisiaj udowodnić, że i na świetlicach brakuje, i na wodociągach brakuje, i na oświacie brakuje, i w kulturze brakuje. Także tutaj takie dywagacje, że no co, zaniedbamy przez rok, dwa wodociągi. Wie Pani, ile jest próśb, ile jest wniosków o rozbudowę wodociągów? A to jest bardzo dla nas istotne, bo po prostu zachęcamy mieszkańców do rozbudowy. Ludzie chcą się budować na terenie naszej gminy. Dlatego po prostu nie możemy tutaj tej tematu budowy drogi, budowy dróg wykonywać przy pomocy innych zadań. Wszystko jest potrzebne. I właśnie nie zapominajmy o tej kulturze, bo dzięki tej kulturze mamy to, co mamy. Także takie rozumowanie uważam, że no nie jest najlepsze. I również trzeba podkreślić, powtórzę to samo, co pan skarbnik powiedział. Nie jest tak tragicznie, proszę Państwa, jeżeli chodzi o infrastrukturę dróg gminnych. I pragnę tu Państwa uspokoić, bo pracuję cały czas na takim wariantem przystąpienia do szybkiego położenia nakładek na drogach gminnych. I niewykluczone, drodzy Państwo, że z taką propozycją wystąpię na następną sesję, gdzie zaczniemy budowę tych dróg w tym roku z częściową płatnością w przyszłym roku i chcę tym zamierzeniem objąć około 18 km dróg. Także jesteśmy w stanie tutaj wycedzić te pieniądze i nie odrzucajmy tej drogi, bo jak powiedziałem, no oczywiście można tutaj powiedzieć, że 100 tysięcy by im wystarczyło, bo ja również z panem wicestarostą rozmawiałem i proponowałem coś takiego, damy 100 tysięcy, jeżeli wam po przetargu braknie, to ewentualnie dołożymy. No ale niestety jest taki sygnał, że jeżeli nie damy w tej chwili 198, to że jak to było powiedziane, po prostu odstąpią od tego zadania. Jest to trudna decyzja, proszę Państwa, dokładamy, myślę, że jest chwalebne dla nas, szlachetne, ale zróbmy to, bo jest duża szansa, drodzy Państwo, że w tym roku wejdziemy przede wszystkim na drogi, gdzie jest położone kruszywo. Nie chcę tutaj w szczegółach ujawniać na ten moment tego planu, bo jest on jeszcze w opracowywaniu. Ale mnie również te drogi leżą mocno na sercu i wydaje mi się, że jest duża szansa, żeby do końca kadencji te drogi nasze charakterystyczne, jak pana Tomka, pana Józefa, wykonać. Nie bójcie, także skończmy tą dyskusję. Nie mamy po prostu w tych warunkach innego wyjścia. Jedno wyjście, albo dołożymy więcej jak 1/3. To trzeba podkreślić.
trzeba podkreślić, bo powiat dokłada tutaj 200 tysięcy, my dołożymy de facto 270 tysięcy i dofinansowanie 157 tysięcy z funduszy. Ale nie mamy wyjścia. Weźmy pod uwagę to, że jest to droga na terenie naszej gminy, służy naszemu społeczeństwu i jest to jakiś ciąg, który również będzie wpływał tutaj na dalszy rozwój gminy. Jest oczywiście malutkie zagrożenie, panie Jerzy, odnośnie drogi Poraj, bo mamy 300 tysięcy, ale myślę, że jakoś tutaj po przetargu uskubiemy te parę groszy, które by ewentualnie brakły. Trudna decyzja, ale odważna i wydaje mi się, że szlachetna. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście trudna, bo ciężko jest nam to wszystko przełknąć, ale musimy ten powiat zbierać, bo rzeczywiście stracimy bardzo dużo pieniędzy. Kwota 198 566 83. I uchwała numer 36 Rady Gminy Wola Krzysztoforska w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Piotrkowskiemu na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w miejscowości Barzniewice Duże. I paragraf pierwszy: udziela się z budżetu gminy Wola Krzysztoforska na rok 2013 pomocy finansowej powiatowi Piotrkowskiemu w wysokości 193 groszy. Nie mogę tego stracić. Na dofinansowanie wykonania remontu drogi powiatowej 1914 metrów Bukowa Paśniewice Duże w miejscowości Paśniewice Duże, a numer był tak, 1914 Bukowa, taki numer tej drogi, w miejscowości Paśniewice Duże o długości 1935 metrów na terenie gminy Wola Krzysztoforska. Paragraf drugi. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji zostaną określone w umowie zawartej z Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wola Krzysztoforska i paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za? Proszę. Kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? Raz, 12. Nie przemknąłbym. Kto jest przeciw? W imieniu mieszkańców. Przechodzimy do punktu 10. Pani przewodnicząca, przepraszam, ja tylko chciałem dodać. Panie wójcie, wspomniał pan, że szybko się nie zrobi i powiecie porządku. Panie wójcie, zrobi się. Wie pan, co ja proponuję? Pana na starostkę do powiatu. No i panie. Zaraz. Tym, co może zrobić porządek, to nie powie. Juszek, a ciebie na zastępcę. Gdzie? Do powiatu? Nie, ja ci nie... Stara szkoła, kopa w górę i... A to pan Józef, pan tam się ma porządki w PSL. Tam się nie było, same zrobią i sami się wykopią. Koniec, bo już się kopią. Punkt 10. Przechodzimy do punktu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej znów powiatowi Piotrkowskiemu na dofinansowanie przebudowy dróg miejscowości Obrzędu. Proszę bardzo. No i widzicie państwo, kolejny punkt znowu. Trzeba powiatowi udzielić pomocy w wysokości 24 tysięcy złotych. Tylko, drodzy państwo, jak chyba pamiętacie, pierwotnie w budżecie zakładaliśmy te pieniądze na wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej. Pochodzi oczywiście o kolonie Obrzężów. Panie wójcie, na ten temat to szkoda pańskich słów. Tak, przegłosować wszyscy tak wiedzą. Jestem za, bo to jest konieczne. Tak, tylko proszę państwa, no, jakieś tam jedno zdanie uzasadnienia, bo oczywiście analizowałem tą pierwotną wersję. Jeździliśmy w teren, mierzyliśmy, oglądaliśmy to ukształtowanie terenu, jednak no byłoby bardzo trudno odprowadzić te wody w przeciwnym kierunku, dlatego wróciliśmy do wersji
do wersji troszeczkę innej, czyli chcemy przepust wykonać przez drogę powiatową i oczywiście tu liczę na to i głośno to podkreślam, bo jest to nagrywane. Niech starostwo słyszy również, bo oczywiście wykonanie tego przepustu będzie uzależnione od zgody zarządu dróg powiatowych i wierzę głęboko, że taką zgodę dostaniemy i dzięki temu po prostu no, te wozy z tej drogi odprowadzi się na drugą stronę drogi. Panie wójcie, to my musimy dostać zgodę, bo przepraszam, że odesłuchamy. Tak. Czy my dajemy pieniądze, a oni wykonają nie, na swoją drogę? Nie, my udzielamy pomocy i to będzie na podstawie porozumienia wykonane w ten sposób, że my się tym zajmiemy. No to najlepiej dać im pieniądze, niech oni robią na swoje drogę. Chwileczkę, panie radny, proszę nie wchodzić w słowo, niech się wypowie pan wójt. Jak to podpowiadam. Przepraszam. Panie radny, ja wolę to pozostawić w swoich rękach, bo no, chodzi o to, żeby to szybko wykonać. Myśmy już zlecili taki uproszczony projekt, no kiedyś też trwały rozmowy odnośnie wykopania rowu, czyli wykupu gruntu. Starostwo miało podpisać takie porozumienie, zgodę, uzyskać tą zgodę od właściciela. Jak widać, podczas tej zgody się nie udało uzyskać. Dlatego nie chcę tutaj omawiać już, bo państwo w szczegółach to znacie. W każdym razie dlaczego z drugiej strony, bo dodatkowa korzyść będzie taka, że również tym kolektorem, który tam wykonamy, odprowadzimy wody z drogi gminnej od posesji pana Dąbrowskiego. Także to rozwiązanie jest podwójnie korzystne, czyli z dwóch dróg wody odprowadzimy właśnie tym rowem przy drodze powiatowej do rowu melioracyjnego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, głosujemy w sprawie udzielania pomocy finansowej powiatowi piotrkowskiemu na dofinansowanie przebudowy dróg miejscowości Obrzężów. I paragraf pierwszy udziela się z budżetu gminy Wola Krzysztofowska na rok 2013 pomocy finansowej powiatowi piotrkowskiemu w wysokości 24 tysięcy złotych na współfinansowanie wykonania przepustu oraz kolektora krytego odprowadzającego wody w pasach dróg powiatowych miejscowości Obrzężów na terenie gminy Wola Krzysztofowska. I paragraf 2. Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji zostaną określone w umowie zawartej z beneficjentem. I paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wola Krzysztofowska. I paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, kto jest za? Wszyscy. Wszyscy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 11, czyli uchwały w sprawie zmiany budżetu i budżecie gminy na rok 2013. Proszę bardzo, pan skarbnik. Proszę państwa, z uwagi na to, że temat tej pomocy i tej innej kwoty tutaj został podjęty, więc proszę o pracę na projekcie numer 2. On jakby odpowiada tej aktualnej rzeczywistości. I tutaj proponuję przejść do drugiej strony, do uzasadnienia i po kolei omówię, jakimi zmianami mamy do czynienia w budżecie gminy Wola Krzysztofowska na rok 2013. I tak, proszę państwa, zwiększenia w planie dochodów dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. To jest Urząd Wojewódzki z Łodzi, Marszałkowski, przepraszam, 110 400 zł. I te pieniążki dostaliśmy tutaj na tą drogę w miejscowości Poraj. Urząd Marszałkowski tutaj, proszę państwa, corocznie żeśmy korzystali z tego. Właśnie w tym roku nam przydzielił 110 400, mimo żeśmy występowali o większą kwotę, ale tak zostały podzielone środki. Dalej mamy, proszę państwa, pozyskaliśmy pieniądze, to jest nasz gminny ośrodek pomocy społecznej, dotację celową na realizację projektu program operacyjny Kapitał Ludzki, działanie 711, to jest aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wola Krzysztofowska.
kwotę 220 856 zł 46 groszy. I w skrócie, proszę Państwa, za te pieniążki, czy w ogóle realizacja tego projektu